storm shows us no mercy. We shall respond in kind. Reef the mainsail. Bring us closer to the wind. Dobra, to w takim razie cześć, witam was bardzo serdecznie w następnym odcinku z gry, to jest pierwszy odcinek z gry Prince of Persia Dusza Wojownika, aczkolwiek jest to kolejny już tak jakby odcinek z całej serii o księciu Persji. Zaczynamy dość nietypowo, ponieważ na jakimś statku nie wiadomo w ogóle o co chodzi. Jakby to zrobić? Single weapon tutorial, hold, zero axis to block, okej. Ja muszę tutaj dość mocno się pobawić w odczytywanie tych znaczków z gamepada, ponieważ sam musiałem je ustawiać. Trochę mi nie pasowało, ponieważ ja nie znam tych nazw, na przykład ZXX minus plus, to jest to odpowiednio trudniejsze. No, na razie nie wydaje mi się to niczym trudnym. Press button 4, bardzo chętnie. Ciekawe, który to jest 4, ale okej. Teraz ich chyba więcej będzie. Chwila. Tak się mogę od nich odbijać. Jeszcze raz. To jest odbicie się. Okej, a tak jest przeskoczenie. Ale dobra, to chyba nie jest aż takie trudne. Czwórka, trójka. To chyba mogę oberwać strzał, więc lepiej szybko się będę ruszał. Tutaj walka na dziobowym gnieździe. Jakim cudem on nam wyłamał drewno pod nogami? Nieźle w sumie. Tylko wydaje mi się, że w tym momencie my mamy księcia takiego, jakim jest w swojej szczytowej formie. Czyli, że potem będziemy musieli w nim te umiejętności rozwijać. Ale fajnie, czyli tu możemy się... Czyli baton 4 to jest tak jakby trójkąt, natomiast... Plus czemu ja... Aha, tutaj chyba nie ma sterowania kamerą. Kamera jest... Czyżby? Dajcie mi sekundę. Okej, jestem już z powrotem. W tym momencie możemy się napić wody. Z tego co widziałem, raczej nie możemy sterować kamerą tak jakbyśmy chcieli. Możemy co najwyżej ją tak jakby chyba wyrównywać, tak żebyśmy patrzyli w miejsce, w którym jesteśmy obróceni. Ach, te przerywniki filmowe, to rozumiem. Brawurowy skok przez wodę i jedziemy na górę po schodkach. Możemy się posłużyć liną, a także nożem, by złagodzić upadek. Tam już czeka na nas nasza przeciwniczka. Oj, chyba jej zaraz spuścimy manto. Chwila. Press 4, press 3, okej. Okay. To nie jest aż tak trudne na padzie. Myślałem, że będzie o wiele cięższe. Tylko, że te skubańce potrafią blokować. Tego się po nich to serio nie spodziewałem. Jeszcze raz, chwila. Wow! Ej, to był niezły. Button 1. To jest chyba button 1. Dobra, zaraz to jakoś zobaczymy. Potrzebujemy jeszcze jednego żywego przeciwnika.
Chyba niestety nie, już nie będzie nam dane pokonać kolejnego szeregowego stworka. Ciekawe, czy shores to są wybrzeża. Wow, spokojnie, siostro, ej! Co to kurde miało być? Trzymaj. Nie, ja się umiem bronić. A, no tak. To było niezłe. To trzeba wytrzymać. Aha, czyli nie mogę nad nią robić trików po prostu. Trzeba przeczekać całą tą nawałnicę ciosów, a następnie skontrować paroma szybkimi uderzeniami. To się paruje. I masz w ryj. Blokujemy. Cały czas. Gorzej, że coraz mniej ciosów możemy wypuścić, zanim ona zostawi nas w spokoju. Na szczęście czas na zablokowanie jest w miarę długi, ponieważ raczej z pół sekundy będzie na to. Okej, taki quick time event. Co jest? Mnie po prostu tak zrobiło, bo jej się chciało? Czy przegrałem jakiś quick time event, którego nie zauważyłem? No, nie ma pół życia, ja też nie mam. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że ona mnie... Ciekawe w jaki sposób. To jest nie fair, ta gra mnie miażdży. Cały czas blokujemy twardo. Mam nadzieję, że jak stoję w ogniu, to nie dostaję jakichś obrażeń od ognia, nie? Byłoby marnie. Bo w sumie cały czas jestem jakoś blisko płomieni. Trzy, dobrze, chyba wydaje mi się, że wiem. Tak jest! Przez chwilę miałem rozkminę, czy trójka to trójka. Z siebie cię na przykład tak, że u mnie na padzie od PlayStation to kwadrat jest trójką. I w związku z tym... Wow, nie! Ale dał się wydymać kobiecie. The Island of Time. The place where the sands were created. The place from which the Maharaja stole the hourglass. And what if I could reach this island? They say the Maharaja found portals there, where one could pass backwards through time. Back through time. To the birthplace of the sands. Something terrible happened when our army traveled to the Maharaja's palace. You found the sands of time. Worse, I opened them. Whosoever shall open the sands must die. I was forced to kill those I fought beside, those I had loved. But now an unstoppable beast chases you. For the first time in my life, I am afraid. And you will die. I used the sands themselves to reverse time, making it as if the hourglass was never opened. The beast, the Dahaka, is the guardian of the timeline. You were supposed to die, so it will catch you and see to it that you meet your fate. It is better to try than to wait here for death. Madness. Even if you manage to reach the island, you'll still have to face the Empress of Time. I will travel back in time and prevent the sands from ever being made. If there are no sands, the Dahaka will have no quarrel with me. Go then, my prince. But know this. Your journey will not end well. You cannot change your fate. No man can. Okej, więc jak widzicie, już mamy powód, dla którego w ogóle ta gra powstała, wiemy co nasz książę chce zrobić. No i myślę, że na dzisiaj skończymy, ponieważ mam już prawie tam, nie wiem, 13-14 minut, więc myślę, że akurat, żeby to jakoś skończyć, głupia ptaszyska. Wąt stąd. Tak, twoje miecze zginęły, owszem, zgadzam się, więc teraz masz pałąk do łapy i postaraj się zabić te ptaszyska. Dawaj! Dawaj! Nie chrzan się z nimi.
Dobra, a tak naprawdę to po prostu czas na zakończenie tego odcinka. A zatem dziękuję wam bardzo za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa, trzymajcie się.